Talk tonight about the history of musical attitudes. Dzisiejszego wieczoru zamierzam mówić na temat y, historii, y, historii muzyki i podejścia w muzyce. Dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy? Jakie są kontrowersje, które towarzyszą nam od wielu lat?

Był na wakacjach, był na Bahamach, tak? Satan's been with us from from the beginning. Šatan niestety był z nami od samego początku. And there's no reason to believe that he hasn't been present uh, in 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 various things throughout history. I nie ma powodu aby nie wierzyć w to, że był w wielu sytuacjach, w wielu momentach w przeszłości również. So why is this important? Why is it important for us to understand the history behind? Some of these dlaczego ważne jest, dlaczego tak ważne jest to, żeby e, nauczyć się zrozumieć, e, wiele z tych e, historii, podejścia do muzyki w ogóle. Well, we can learn from history. Po pierwsze uczymy się poprzez historię. It can help us to be more unified. Pomaga nam się zjednoczyć, Because we can have a greater understanding. I prowadzi do lepszego, większego, głębszego zrozumienia. Now, I've been all my life. Ja byłem adwentystą od urodzenia that'll be 16 years okay <laughs> 16 lat plus tax <laughs> plus podatek um, the controversies have been the same tak ale kontrowersje dotyczyły up. tego samego co 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 obecnie co dzisiaj in fact many of the things we are now talking about we we were talking about um sort of 20 years ago in the uk więc jest o których teraz rozmawiam rozmawialiśmy 20 30 40 lat temu w Anglii the so controversy is alike instruments Should they be used which ones? Więc kontroverse są jak instrumenty. Powinny być używane, jeżeli tak, to które z nich? Should music be joyful? Muzyka powinna być radosna. Loud? Głośna. Soft? Łagodna. Slow? Wolna. Is God far? Wysoka. Is God near? Is God, is God far from us or is He near to us? Czy Bóg jest daleko od nas, czy blisko od nas? And what I co to jest muzyka? Jak to mówimy ze świata? What is secular influence? I co to jest wpływ świata na nas? Who should be allowed to sing? E, kto powinien śpiewać? w ogóle? What music is appropriate for Jaka muzyka jest odpowiednia dla kościoła? Are certain of the devil? E, czy są jakieś konkretne instrumenty diabelskie? Are chords, chords of the devil? Czy są jakieś ustalone akordy, może, którymi diabeł się posługuje?

Pamiętacie, zeszłego wieczora mówiłem o tym, jak w objawieniu mieliśmy pokazane proroctwa, które dotyczyły XVIII-XIX wieku. Kiedy ludzie zaczęli kwestionować to, czy Bóg w ogóle istnieje, czy, czy, czy jest Stwórcą a movement is raised up the advent movement i po środku tego wszystkiego nagle wyrasta z podziemi ruch adventowy with the message to come back to god to worship him świadomością z prostym przekazem wróćmy do boga To give him the glory oddaj mu chwałę to recognize him as a creator uznaj go za swojego stwórcę and to recognize the fact that there is babylon there is a beast who is trying to zaakceptuj fakt że jest babilon że jest bestia że że to wszystko

Boimy się też tego, że Duch Święty poprowadzi nas w kierunku zbytniego emocjonalizmu, kierowania się emocjami. Now, is controversy a good or bad thing? Czy kontrowersja to dobra rzecz czy zła? Well, controversy needs to be managed. Oh, kontrowersjami trzeba się zająć, trzeba się z nimi zderzyć. Można nas podzielić. Put us into sides, Podzielić na strony, you know, stronnictwa. No, możemy mówić o liberalnych, o y, konserwatystach. Jasne. Albo możemy o tym po prostu porozmawiać. And I, I dlatego Daniel to poukładał, żebyśmy mogli to, o tym po prostu rozmawiać. Is kontrowersja a good or bad thing? Czy kontrowersja to dobra czy zła? Rzecz? Well, was a controversial character. Once again. A, Jesus, Jezus, Jezus, Jezus był bardzo kontro kontrowersyjną postacią. He był nazywany bluźniercą They said he was of Że był od diabła. He said he came from the wrong place. Said, że nie z miejsca, jak powinien. Said nothing good comes from Nazareth. Nothing I na koniec ukrzyżuj go. Bo był rewolucjonistą. Um, he didn't come to change God's nie, nie przyszedł zmieniać prawdy Bożej. Przyszedł nam to wytłumaczyć powiedzieć, co to naprawdę i na dobrą sprawę znaczy. Jak to zastosować w codziennym życiu. Bo ludzie losing, się trzymali. Bali się utraty władzy, kontroli nad tym wszystkim. And many of our controversies are the same today. The same, same accusation they make. Ile kontrowersji jest bardzo bardzo podobnych. The main two cases is music is of the devil. E, czy ta muzyka jest od diabła? It is too common, jest zbyt popularną muzyką. It does not fit our ideas as to what religious mean. nie pasuje nam do zwrotu muzyka religijna. It is not the way we know how to do it. To nie jest to jak my byśmy to zrobili. Throughout the Bible, <laughs> przez historię Biblii, we see different types of music. Widzimy różne typy muzyki oczywiście. And different uses of music. I różne użycia muzyki. The church went through different experiences and the music reflected that. Kościół przechodził przez różne stadia, a muzyka odzwierciedlała w pewnym stopniu te stadia. songs. Widzimy w Nowym Testamencie, że śpiewają y te pieśni, hymny, And in fact the hymns which were used as uh, songs of praise but also songs of teaching were actually new new types of songs. Mm -hmm. I e, prawdę, prawdę, prawdę mówiąc e, te pieśni które były używane do, do wielbienia uwielbienia i do e, nauki e, były czymś nowym tak na dobrą sprawę. Nowa of the early church. E, w opis wczesnego kościoła. And records exist from eyewitness descriptions Ostatnie dane, przekazy uh, są na podstawie uh, świadków naocznych. I mówi o takim typie.

This to może być bardzo ciężko church, church. że to się działo wtedy.: But this comes from, um, Philo of ale e, ten, e, ten opis e, pochodzi od Filo e, Alexandria, who uh, e, który mówił o tym jak w Starym Testamencie came, came back into Christianity, the Old Testament like spirit, Testament of singing. sposób tego w jaki sposób. Um, było śpiewane i tańczone, wróciło i było używane przez pierwszych chrześcijan. So we're looking at between sort of 100 to 400. year 100 to 400. Y, patrzymy teraz na lata 100 to 400. Yes, around right about that. Okay. okay yeah, the first, the first, you know, second to fifth century. Okay, od pierwszego do piątego wieku mniej więcej. And um, there are reports that they used godly lyrics. Mm. E, używali bożych e, słów and nice tunes i ładnych, miłych melodi. So they actually used popular tunes of the day to Czy, connect with people. Mm -hmm. Czyli używali e, takich melodii, które były popularne e, pośród ludzi, e, żeby po prostu miło było tego słuchać. Też. And they set these songs to new spiritual words to help teach about Jesus. I e, do tych pieśni, które już były znane, zmieniali, zmieniali więc słowa, dokładali słowa, które mówiło o Jezusie, opowiadały o Nim. Aha, czyli y, 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 zwrotki były wersowane, także było to poukładane, tak? The regular beat of like march music. Aha, czyli mogło to być stosowane na zasadzie marszu, że mieliśmy jakiś rytm w tym, prawda, mogliśmy to podzielić na czwórki. czy even if you still hear a lot of, um, Middle Eastern Dużo muzyki tej dawnej nie da się podzielić na zasadzie raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, ponieważ nie mają rytmizacji. So music became regulated. Więc uregulowano w pewien sposób muzykę, metrycznie And oczywiście. people I ludzie narzekali, to jest jak, jakby ktoś maszerował. Then um, for a while music was largely a cappella. No wtedy muzyka głównie była a capella, tak? Yes, and then they used um organs. Organs were used I in sports and in games. Organ, tak już było mówione, że były używane do gier i, i innych takich takich rzeczy niezwiązanych z kościołem w ogóle. And tu they were określić. introduced into churches as early as like the 7th century. W 7 wieku this was the earliest, right? Nie, może może Mniej więcej yeah. w VII wieku wprowadzono organy do, do kościoła. Organy to jest taki rząd tych piszczałek. Oczywiście używa się powietrza, like tak, jak, jak ludzkiego like głosu. Ino wpada, tak? I, 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 i wydaje dźwięk. Tak, jak pompka. There was controversy about the church organ. No, nope, były kontrowersje a propos uh, właśnie tego instrumentu organ kościelnych. It's too loud. It's głośny. My uh, I have a sister who used to be at um, West Point military center in New Jersey. O, oh, moja siostra służyła w armii West yeah, west, west Point uh, na, na, na zachodnim Ah, West Point. Okay, yeah. So it's, 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 a, um, it's, a, it's, it's a big military base in America. I mean, it's got everything. It's got massive, yeah, massive baseball, American football pitches, yeah, everything. But it's also famous because it has one of the largest organs in the world. And organs use pipes which are of um, various lengths. I oczywiście w organach używa się piszczałki, które są różnych rozmiarów różnych długości. dla pedałów, są o rozmiarze 8 y, oś, stóp. Które grają... Da, ra, 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 ra. <laughs> ok, nawet z la Potem są 16-stopowe, to już są takie dwukrotnie większe. I can't repeat Nie powtórzę tego. I mamy 32-stopowe, czyli jeszcze większe. Which is deep. Który jest gdzieś tam głęboko w piwnicy. But this organ in West Point has a 64-foot. Pedal. i w tym miejscu, o którym mowa w tej bazie, są organy, które mają piszczałki, które mają dwukrotnie więcej, czy nie 32, a 64. And the organist had a mirror i uh, organista ma lustra, a mirror. Uh -huh. And the organist had to look in the mirror and make sure that there was nobody nobody around when he was going when he was going to play. <laughs> That 64 Jeżeli miał zamiar zagrać na tym 64-stopowym no, elemencie, piszczałce, musiał się upewnić, że nikogo w pobliżu nie ma. It be to blow away. Tak, ponieważ fala uderzeniowa tak niskiego dźwięku mogłaby zdmuchnąć po prostu człowieka. No taki niewinny instrument, prawda? That young people's tastes were too secular. Było także narzekanie, że młodzi ludzie, ich gust był zbyt ze świata. And they had too little interest in spiritual things. I nie, nie interesowali się rzeczami duchowymi. So songs were composed to appeal to younger, tastes, to younger people. Więc pieśni komponowano wtedy tak, żeby one pasowały tym młodym ludziom, żeby ich przyciągnąć. We're talking about the early church now. Mówimy o, o wczesnym kościele oczywiście. Saint Augustine, one of the early church, uh, Napisał książkę Wyznania. And in it he said he often found himself admiring the beautiful singing y, przyznał się, że nieraz podziwiał y, piękno śpiewanej, y, muzyki śpiewanej. And the beautiful message much, i całej muzyki oprawy dużo bardziej niż e, samej informacji samego przesłania And he felt this a great sin. i uważał to za wielki grzech now there were a couple of councils, a, um, było kilka soborów like jak like teraz Just a bit longer than the weekend tylko troszeczkę niż weekend oczywiście. W IV wieku był e, Sobór Laodycejski, o, dyskutowali tam o wielu rzeczach. Jeżeli chodzi o muzykę, powiedzieli tyle, że mamy pewne obawy co do typu muzyki. So after discussions, they Więc ended potem... Nobody will sing. Okay, w porządku. Uradziliśmy. Wiemy, nikt nie śpiewa. Nie ma. So Komu wolno, komu wolno śpiewać? Only the were allowed to sing? wyszkoleni profesjonaliści, wyszkoleni i Po łacinie połacinie Aż to XI wieku uh, the Roman was, kościół rzymski Oczywiście, allowed to sing? Who And they set up these um choral schools called a schola były szkoły śpiewackie kantora e, i gregoriańska, tak? And um yeah, yes. So uh, many of the chants were organized under Pope Gregory. Aha. E, wiele e, wiele wiele pieśni było robionych jakby pod e, Pope Gregory. Yes, yeah, so Gregorian chant. Ah, okay. Ja. Yeah. Chór tak, od od papieża Grzegorza. But between the 11th and 15th century, there was increasingly more secular music being written. między 11. a 15. wiekiem coraz to więcej muzyki świeckiej było było pisanej. For example, in France you had the the chansons chansons i in England, you had what's known as a madrigal, madrigal. started writing about all, all sorts of things, like love pieces and, so forth. Tak, o rzeczach, na and church became very worried that it might lose its power. się że może stracić swoją władzę, którą do Because miał. Things, you know, mm -hmm. Bo ludzie zaczną śpiewać, być może coś takiego politycznego, antykościelnego. Also during this time, music notation was Również w czasie no w tym czasie między na 15 wieku mogliśmy zaobserwować bardzo duży rozwój zapisu nutowego. With the ability to write music, podczas gdy umieśmy zapisać nuty, they can sort of see different possibilities of music. Możemy zobaczyć różne możliwości, które nam to daje. So we start to get what's known as polyphonic. Ted zaczęła się polifonia. And somebody asks a question a little earlier about harmony. Ktoś zadał wcześniej pytanie o harmonię. This is where the concept of harmony comes from, where you now can have many notes at the same time. Mm -hmm. I stąd się wywodzi w ogóle e, cała teoria harmonii, e, ponieważ już mamy to rozpisane i widzimy po prostu, co mamy i co możemy zrobić. But also they discovered actually not everybody has to sing the same thing at the same time. One singer can start there, another can start there, another can start there, and we can overlay. Types of music. Y, polega to gym, na tym, so. że nie wszyscy muszą zaczynać unisono. Nie trzeba zaczynać z tej samej nuty, dokładnie. Jeden może zacząć tu, drugi, tu, trzeci, tu, czwarty, tu. I te głosy mogą się między sobą przeplatać. So we had much Polyphonic music. To jest piękną muzykę muzyka Choir singing and the altar singing one place and the tenor singing somewhere else and the bass is singing somewhere else. Tak, różne and głosy sopran, alt, tenor, bas wszyscy śpiewają, przeplatają się do głosy między sobą, tworząc osobne melodie. Creating these really interesting sounds. To są naprawdę interesujące dźwięki. Church didn't like it. Ale kościółowi się to nie podoba. So they had another council called the Council of Trent, or council więc, of Trenta in, in Italy. Y, więc na kolejnym soborze, który jest tutaj wspomniany, Sobor Trentański, najprawdopodobniej. And uh, this is uh, known as counter, the Counter Reformation was a part of this. So there was a Reformation in, in the. Yes, uh, reformacja. So this this, this is known as where the Counter Reformation took place. Tak, tak, to jest ten e, reformacyjny, tak? So they said that the, the words must be understandable. Czyli e, doszli do wniosku, że słowa Muszą, zostać, e, muszą być rozumiane przez ludzi. So Czyli so, so, so so z powodu tej polifonii nie byliśmy w stanie e, rozróżnić słów, bo wszystko się ze sobą przeplatało i było to bardzo trudne. oczywiście używali melodii świeckich z tekstami kościelnymi. Więc nie They ruled that there should be no use of secular tunes, secular Więc stwierdzili, że nie będą więcej używać ah. melodii świeckich. And they said sing are careless, They're not not reverent. Nasi śpiewacy są za mało uważni i są wystarczająco święci po prostu. Okay. And they also criticized instruments as being too noisy or just distracting. I że instrumenty są po prostu zbyt hałaśliwe i przeszkadzają. A bit more on uh, a lot Trochę o uh, Oczywiście uh, wiele uh, świeckich uh, aktywności, rzeczy, czynności i pogańskich również uh, miało w sobie instrumenty, używało instrumentów. So, a lot of they be used in a Więc wiele osób twierdziło, że nie powinniśmy ich używać w kościele. Oczywiście of course, the Bible from to to od początku od Genezis, od Księgi Rodzaju, aż po objawienie. But some people ale niektórzy ludzie sugerują, że instrumenty nie były planem Boga, jakby od zarania. Ale zezwolił na nie ludziom. I ta idea pochodzi z filozofii greckiej. I some have also suggested that instruments in the Old Testament are not not real instruments, but poetic. A y są też sugestie, że niektóre instrumenty to jest tylko ich określenie poetyckie, a nie rzeczywisty instrument. So some believe that Psalm 150. Więc jeżeli mówimy, że chwal Pana na cymbałach głośnych, dźwięcznych, na bębenku i tak dalej, to nie znaczy wcale, że mam to robić na tych instrumentach. To nie jest literalne. To znaczy, że powinniśmy to robić pod poetic. Tak, i instrumenty są tutaj tylko takąś metaforą. Ale znowu, wiemy, że to nie Actual real instruments being played. Ale wiemy, że to nieprawda. Biblia mówi o prawdziwych, normalnych instrumentach, które można dotknąć. I na cele świątynne, dla śpiewaków świątynnych, instrumenty były skonstruowane z najlepszego e, gatunku drewna. Tutaj widać, jak Kościół stanowczo nadużywa swojej władzy. So the scriptures, remember, were nie available to the People, to Oczywiście the pismo święte nie jest dostępne w tym czasie dla, dla ludzi, Więc kościół jako władza mógł używać pisma, żeby przekazywać tak naprawdę co mu się żywnie podobało. i używać go do kontroli. I tu lekcja dla nas: musimy znać pismo Boże sami. I a lot of what I'm sharing with you, um, over the weekend. I to, o czym się dziele przez ten weekend? Pochodzi z e, odnowionego e, studium Słowa Bożego. A couple of years ago I was having a conversation with somebody who one of the new atheists. E, w, w, ostatnio jakiś czas temu rozmawiałem z kimś, kto był e, nowym. Atheist? Yeah, new atheist. No, no, yeah, atheism is not old, but there is a, a, a movement which is called the new atheists. Aha, and the new atheism. Ruch religi religijny. Maybe it's not so big here in Poland, but certainly in the UK it is huge. Very recently, um, a survey and research has shown that there are more people in the UK. Who identify as Ostatnie badania wykazały, że jest potężny wzrost w liczby ludności, która, liczby ludzi, którzy przyznają się, że, że, że nie wierzą. Więc dużo na, nauki, nauczam online właśnie tych nowych ateistów. Wielu z nich przychodzi i cytuje Biblię. Bo widzą e, wiele, wiele zła w pięciu ksiągu Mojżeszowych między innymi, i, i kwestionują to, czy Bóg jest dobry. I need myself to know the word of God. Więc, aby w ogóle podjąć jakikolwiek sensowny dialog, no muszę znać słowo Boże. So I decided for the fourth time in my life to read to read to read the Bible all the way through. Więc po raz czwarty w życiu zdecydowałem, że przeczytam Biblię od deski do deski. But I read it through this time really looking um really taking time and and saying what is God saying through this. Tym razem podczas czytania naprawdę poświęciłem dużo czasu pochyliłem się nad nad wieloma rzeczami nad tym co Bóg chce mi przekazać nam. And it was in that process that I realized how many times the Bible talks about Rejoicing. I właśnie wtedy zorientowałem się ile tak naprawdę razy Biblia mówi o radości. And Nawet gdy jesteśmy prześladowani, Jezus mówi: radujcie się. And I started to feel we've not been communicating correctly what the Lord requires from our praise and our worship. I, i, nie, nie potrafimy przekazać innym tego, w jaki sposób Bóg i jakie ma Bóg podejście do, do, do wielbiania tego, jak wielbimy. Zobaczyłem wtedy cudownego i wspaniałego Boga. W zupełnie nowy sposób. I to czytanie, to studium przygotowało mnie na kolejne dwa lata. Uh, shortly after I done that intensive bible study, uh, krótko po tym jak zakończyłem tę intensywne studium, um, I lost my father. Straciłem ojca. But because of the word of God that I had discovered, the the, the joy in the word of God, uh, ale z powodu tego, że odkryłem tą radość z Pisma, whilst I had sadness outside, uh, obviously. zarówno uh, jak miałem uh, smutek wypisany na twarzy. But I had a great internal tak joy, the real joy that God talks about. Radość, uh, yes, and people were wondering, well, how are you, how are you getting through this? So you see, 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 they... But it's through the discovery of the Word, when the Word of God took real meaning and real root in my life, I was able to go through darkest hours. Ale tylko dzięki Słowu i temu, że Ono wrosło we mnie, zakorzeniło się, byłem w stanie przejść przez te czarne czarne godziny w moim życiu. But it didn't finish there. Ale na tym się nie skończyło. Last year, w zeszłym roku. Uh, brother, my, my bardzo, bardzo, najbliższa rodzina. <laughs> um, miałem brata, który nagle miał zawał serca i niestety zmarł. Again, when I heard the news, Usłyszałem tę wiadomość. Instantly the power of the word of God słowa Bożego came through and made me know that God, God's presence was going to be continually there. Mm -hmm. przekonała mnie o tym, że obecność Boża będzie cały czas ze mną. And even in trials I can rejoice. I nawet w takiej próbie mogę się radować. It didn't finish there. I na tym też się nie skończyło. <laughs> a brother who, um, who I work a lot with, a very close to. i brat, z którym jestem bardzo blisko. They actually call us twins, we look alike. <laughs> Uh, was diagnosed with a very serious um, illness. Now he's, he's, he's by God's grace he's, he's on the mend. He's doing much better. But again, as a family we are understanding when uh, Nehemiah said, you know, the joy of the Lord is your strength. Uh, ale teraz rozumiemy, co to znaczy. Nemaja? Uh, Nie ma, yes, um, the book of Nemaja, yeah. Uh, Nehemiah. Uh, Nahemiaz? Nehemiah. No. powiedział, że powinniśmy się uh, radować w próbach. I'm teaching in Polish now. Yeah, I'm. <laughs> Good job on that. Yeah. <laughs> so that's why I have emphasized a lot this week about the, what God's desire for us is for things to go well in our lives. Uh, i, to, z czego zdałem sobie sprawę, to jest to, że Bóg chce y, pomóc nam, żebyśmy się też dobrze czuli w naszym życiu. Rejoice, even in suffering, even in trials. I żebyśmy się radowali, nawet w momencie prób. And that's I'm about the of God. No, I I dlatego mówię o dobroci Boga. On the evil. No. Nie skupiam się na, na źle, na, na, na diable. Enough suffering in my family's life over Wystarczy the last tego years. cierpienia. Więc o so, Instruments o instrumentach. Some the controversial instruments the ages. Niektóre kontrowersyjne instrumenty poprzez historię. Niektórzy uważali, że żaden z instrumentów nie jest odpowiedni do grania w kościele. organy, zbyt głośne. Były używane do wydarzeń takich, które z kościołem nie miały nic wspólnego. Also flutes as well which were considered a happy instrument flutes. E, Flet e, też był uważany za taki e, taki instrument. Some did not feel flutes appropriate for church. Niektórzy uważali, że że fletnie nie do kościoła nie. Uh, piano. Piano. I mean, we go to churches and pianos are just like just ordinary Idziemy do kościoła, patrzymy, stoi pianie. No fajnie, nie ma w tym nic kontrowersyjnego. Absolutnie. Wcześniej piano. wcześniej nie było używane w celach religijnych. Było to typowo świeckie, rozrywkowe, rozrywkowy przedmiot. różne mieliśmy podejścia. brały pod uwagę takie coś jak hałas. Association, skojarzenia the ability to excite the senses. E, zdolność pobudzania zmysłów so we focus a lot today on drums. więc teraz as, dzisiaj as skupiamy się na as perkusji, as well as kids, uh, very about mm, o której mieliśmy świetną prezentację wcześniej ale pamiętajmy że Teraz o perkusji mówi się to, co kiedyś mówiło się o innych instrumentach typu organy i tak dalej. last night, or some last night uh, the largest percussion instrument is the piano. I tak jak odkryliśmy wczoraj, największym instrumentem perkusyjnym jest oczywiście elino. You know. Right, this is for the more musical among you. <laughs> o no, tutaj mamy muzyczną kwestię. There were illegal harmonies. Były tak zwane nielegalne, niedopuszczalne harmonie. It's współbrzmienia. To było w prawie gdzieś tam napisane, it. nie wiem dokładnie gdzie, ale to było nielegalne. That certain harmonies were prohibited from church music. One były zakazane, niektóre współbrzmienia dla muzyki kościelnej. Um, one example of this is known as the, uh, the oto przykład. You were not allowed to write choral music well uh ha -huh, and the ha uh nie -huh. można było dwóch kolejnych kwint po sobie łaś that's right so consecutive fifths. równoległych yeah. and also there is this interval which is to jest kolejny interwał zwany trytonem which was known as the devil in musica który był znany jako z łaciny diabla i musica, czyli... Yeah, uh, the devil in music It's known as a tritone or, a, or a, an augmented uh, tak, fourth. You know. Diabla muzyka. It's true. <laughs> to, to prawda, <laughs> takie są fakty. Also people struggled with the question is God far or is he near? Uh, wielu ludzi to zmagało się z takim pytaniem, czy Bóg jest odległy, czy jest blisko nas. In other words, if, if God is far, should our music be... Jeżeli Bóg jest daleko, to czy ta muzyka e, też powinna być e, taka, pokazująca różnicę e, i, i taką ulotność Boga i różnicę pomiędzy nami a nim? Us, in personal, in personal e, czy, czy, czy Bóg jest blisko i możemy w własny, osobisty, taki ludzki sposób o nim mówić? Um, in England, we had lots of hymn writing. Uh, of uh, uh, Two famous hymn writers were Isaac Watts and Charles Wesley. Isaac Watts, Isaac Watts. and Charles Wesley. Charles Wesley one, one, one of the founders of dwóch, Methodism. Tak, którzy, którzy dużo. So many of the songs we sing, many of our hymns today, are uh, wiele... written by. wiele hymnów, wiele pieśni było napisanych przez... And Charles Wesley wrote a hymn called uh, Jesus, Lover of My Soul. Uh, Jesus, Lover of My Soul. Zna ktoś ten tytuł? Jezus w Tobie jest mój dom? Nie, to nie to. Right, yep. Yeah. 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 And people thought, you can't, you can't say this, Jesus is your lover? I wielu ludzi pytało, tutaj trzeba, potrzeba troszeczkę kontekstu. Lover to jest inaczej kochanek, ale również kochający, miłujący, tak? Więc jeżeli słyszymy słowa Jesus, lover of my soul, czyli Jezu, w cudzysłowie, kochanku mojej duszy, coś tu nie gra, prawda? And uh, there's another famous hymn, when I survey the wondrous cross. Uh, jest jeszcze jeden bardzo znany hymn. When I survey the wondrous cross. That's the melody. You may not have it in Poland. I don't know. <laughs> uh, I don't think... Nie mamy go chyba w Polsce. But again, nie, it's, a, it's, it's a famous um, English sławne, traditional nie. hymn. Tradycyjny angielski hymn. But again, people say, what do you mean when you look at the wondrous cross? You weren't there. You weren't at Ale the cross. co masz na myśli mówiąc, że patrzysz na cudowny krzyż, Przecież tam nie byłeś? Nie podobało mi się to, że niektórzy, dla niektórych Bóg był bardzo bliski, bardzo osobisty. A niektórzy też twierdzili, że słowa w pieśni muszą być dokładnie takie same jak w Biblii. Bez żadnych zmian. Many songs we sing today are based on Bible truth. Wiele śpiewanych które śpiewamy są oparte na słowach i prawdach z Biblii. But they may not be the exact, ale nie są, the exact way it comes nie, to są Bible. nie są nie są kropka w kropkę takie same. That's not always practical or easy. To nie jest ani praktyczne ani łatwe. The Bible was written in the Old Testament in Hebrew. Stare Testament były napisane w hebrajskim, and you can't just easily translate things directly into I your language like that. nie da się tak. Prosto przetłumaczyć. Ale niektórzy twierdzą, nie, to musi być tak, jak w Biblii, kropka w I spoke about what's called Mówiłem y, wcześniej, co to jest kontrafaktura. To jest wtedy, kiedy używamy słowa jednej pieśni dla drugiej pieśni. Albo zmieniamy słowa, y, dopasowujemy inne słowa do już istniejącej melodii. And this, was, this is very common, very, very common in lots of our, our music. So I'm going to play a, a few tunes and I want you to tell me which Zagam ones kilka are melodii. secular and which ones are religious. Just y the tunes. Y just powiedzcie the tunes. Mi, powiedzcie mi, które są, e, świeckie, a które są all To wszystko co gram jest yy, w, w naszym śpiewniku. So uh, whether the Więc teraz proszę was yy, powiedzcie mi czy pochodzenie melodii jest kościelne, tak? Czyli ktoś wymyślił w kościele tę pieśń czy jest to zaadaptowana melodia świecka, ok? Right, who says uh, secular? Kto mówi, że to jest świeckie? Raz, dwa, okay. trzy, cztery, pięć, sześć. Who says okay. sacred? Kto uważa, że to kościelne? Alright, so there's some who think that was a sacred tune, some who think it's secular. It's an English, old English uh, love song. <laughs> to jest uh, piosenka miłosna, staroangielska angielska piosenka miłosna. And the words in English begin, "Drink to me." With your eyes. <laughs> uh, i, I słowa za, za, zaczynają się. Y, y, Wypij moje zdrowie, tak jak. Okay, I'm play. An, I'm play another song now. Uh, teraz to zagram. Okay. Some, you know that Znacie? It's a that song which, which the early Adventists used to sing. Okay. Now I'm not trying to trick you, but I'm just saying, is it secret, sacred or secular? Uh, święte czy ze <laughs> Right, who says sacred? Kto mówi who says secular? Kto mówi świeckie? <laughs> some of you are not putting your hands up. <laughs> a się boją. Okay, you... <laughs> alright. Again, that's a secular tune. It's an American folk song. To jest It's an American folk song, American folk song American um, a national American song. It's secular. secular. Okej. Okay. To jest jedna z pieśni narodowych amerykańskich. To to nie jest związane z kościołem. But that was a favorite of, of many of the early Adventists. Ale była jednym z, ulubion jedną z ulubionych, pieśni tych pierwszych adwentystów. Okej. Okay, one more. Je jeszcze jedna. No to znamy, tak? Pewność. Okay, so again, the melody, the melody, the words were written by, by, by Fanny Crosby, famous hymn writer. But the melody, did it come um, from secular, melodia, was it a secular tune or, or or sacred? Czy melodia sama melodia pochodzi ze źródła kościelnego czy spoza? Okay, who says secular? Who says sacred? Well, that tune was written for that hymn. Ah, czyli tutaj mamy, So its origin tutaj mamy, was, was actually for that song in itself, written by Phoebe Knapp. E, okay. Tą melodią została napisana do tych słów. Now, some people believe that psalms used contrafacta as well. E, niektórzy uważają, że w psalmach również używano kontrafaktury. In some of the psalms, there is what we call a superscript. w niektórych z e, text above aha w niektórych e, mamy w psalmach mamy napisane to się nazywa w stamp so have like to the director of music e, to może mieć taki tą treść do dyrektora naszego and indication of what ah. instruments yeah. what instruments broszę przewodników played. i na które instrumenty to jest but sometimes you see This is to be sung to the tune of. And some of the names of the tunes were lilies, which are the flowers. Uh, I'm giving you some of the names of the tunes that we see in the Psalms. Um, and uh, Lili one of called lilies. One of them was called Do Not Destroy. There was another tune which was uh, about a dove, the bird, the dove. go <laughs> również. <laughs> <laughs> And though, though we're not 100% certain but some believe that these were existing tunes of the day. Eee, Wierzy się, że to są mm, że to były w tamtym czasie istniejące melodie po prostu bardzo popularne i lubiane. And you you will find in Psalms that it actually says it in the Psalms to be sung to this tune. Tak i Psalmy są śpiewane na tę modłę. Right, here's the one you've been waiting for. I teraz coś na co czekacie. Oh, rhythm. Rytm. Okay. Now, we believe that rhythmic complexity is recent. E, wierzymy w to, uważamy, że e, komplikacje rytmiczne w muzyce są e, dziełem teraźniejszości. And I've heard many seminars which talk about um, rhythmic complexity having its roots in Africa. E, I wiele z moich seminarów mówi o tym, że, że te, 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 to skomplikowanie, to złożoność muzyczna pochodzi yes, e, pochodzi z Afryki. Okay, now I'm going to play you rhythm. Zagram wam taki rytmik. And uh, one of these is German. Jeden z nich jest niemiecki. German rhythm. We know Germans are very exact. I Niemcy są so tacy. poprawni tacy. Yeah. Uh, of course we know <laughs> I oczywiście Afryka, wiemy tacy to. African so. rhythms. Uh, okay. są. No, <laughs> wiemy jakie są. So this rhythm. I'm going to play you a rhythm just with my hands. I and I want you to tell me which one Aha. is the German rhythm and which one is the African rhythm. I powiedzcie mi proszę, który z nich jest. A niemiecki, B afrykański. Okay, co one po lewej stronie? Pierwszy. Okay, now I'm going to play you. You're going to tell me which one. All right, so um, and I'm gonna, now I'm going to play a, another rhythm. Now this has got this is a polyrhythm now. Mm, to jest y polirytmia. Myślicie, że to afrykański? Okay, let me play that one again. Raz. All right, so you think that's Więc myślicie, że to, że to afrykański? What I to tell you if, powiem Wam, the first one I played, że pierwszy. National Anthem of South Africa is hymn of Południowej Afriki. What I played you, those the rhythms I played you on the drums, were actually some of the rhythms taken from this piece of music. Cześć z rhythmów, które wam zagrałem, are actually one of the rhythms that we saw here. So at the top tym, w w tym here we have.

Da, 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 da. So we have all these different syncopated rhythms. Czyli mamy mnóstwo rytmów All going on in the Brahms Requiem. I wszystkie się łączą w Requiem. Okay, so this is a piece of music the Brahms wrote um, for obviously a requiem which is written on behalf of... To jest Brahmsa. But of course... Um, Brahms Requiem, which is one of, one of my favourite choral pieces, uh, is based on Lutheran theology rather jeden than the Catholic theology of, 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 of death. Się na, na teologii luterańskiej. So my point is that syncopation and polyrhythms and complex rhythms is not from Africa. Więc rytmy synkopowane, polirytmia i tego typu sprawy nie pochodzą z Afryki. Actually, let me play you something.

I'm going to okay. play you the original version the original rhythm of that. Vince zagram wam teraz oryginalną wersję rytmiczną tego. The rhythm goes like this. Rytm idzie tak. The original... that's actually the original rhythm of original because when martin luther a lot of you are really excited now. <laughs> o, to się... but it's true you can actually you know you can google that you can find out that version the rhythm version on, on, on the internet and it was a feeling that they wanted uh, you know the music should have joy uh, Oni uważali, że muzyka musi mieć sobie radość. I wiele niemieckiej muzyki w tamtych czasach używała to, to, synkop, to żeby dodać tej interest. radości. Okay, here's another piece of music, Kolejna. I love this hymn. Uwielbiam tę pieśń. Bach. Okay, all helpful blood and thunder, and uh, it's part of. We, we see it a lot in in in, in the Bachs, uh, so Matthew's passion. Mm-hmm. Uh, dark, but some Sebastian Bach. And where he harmonizes it in so many beautiful ways, it's very. Surprising. Harmonizuje to w tak fenomenalny i piękny sposób. In fact, I did an arrangement of this piece with orchestra and conducted it And I was in tears for about 15 minutes after finished the piece finished. I was in tears, a, crying? Płakałem, miałem łzy w oczach. Jeszcze przez 15 minut po tym, jak skończyliśmy grać. I skrzypek mówił, co, co, co jest, co jest nie, co z nim nie tak. To był tak poruszający moment. But again, that song um, was harmonized by Johann Sebastian Bach. Ten, ten utwór przez Jana Bacha. But its original composition was by um, Hans Hessler. Ale jego oryginalnym, jakby jego kompozytorem był. And it was a secular love song. I to była e, znowu, e, no piosenka, o miłości, piosenka miłoska, and, and a lot more, as well. a lot more I dużo that, bardziej that, that, that. zróżnicowana e, rytmicznie od tego. Right, just right to the end now. O już się zbliżamy powoli do końca. Zanim uh, we have our big w so was an obsession of going back to the old. E, w romantyzmie mieliśmy obsesję powrotu do korzeni. The katolicki church for example felt that music had gotten out of hand. E, stwierdził, że e, bymknęła mi się spod kontroli cała muzyka. i wanted to go music. Się o kilka setek lat w muzyce. So, so many had the idea that old is best. Więc wielu podbadał pomysł, że stare znaczy dobre. And that's where we often get the attitude that when something is older, it's 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 more holy because it's old. Mm, I teraz myślimy sobie, że jeżeli coś jest starsze, coś jest z, z przeszłości, muzyka klasyczna znaczy, że jest święte. So if I want my music to be accepted as holy, I'm I'm going to have to die tomorrow. <laughs> Więc jeżeli chcesz, by moja muzyka którą gram została uznana za świętą no to jutro wypadało. Tak, myślimy, że muzyka jest tylko dobra tych kompozytorów, którzy już dawno umarli, tą spuściznę po sobie zostawili. The last Ostatnią rzeczą, którą zostawię, to jest wczesny adwentyzm i podejście do do muzyki wielbienia Now these are based on actual letters from Ellen White, James White and people of the day. Mm -hmm. Jest to oparte na rzeczywistych, prawdziwych listach wysyłanych przez e, Braterstwo White. Ellen so White says, singing to the glory of God, e, więc Ellen White mówi, śpiewanie e, na chwałę Panu, He often drove the enemy away, często e, odganiał wroga and shouting would beat him back a, a krzyk uh, uderza w niego and give us a victory i daje nam zwycięstwo i saw there was too little glorifying god i zobaczyłam, że było zbyt mało uwielbienia boga in israel of course he's talking about the uh, church israel ale to mówi o kościele, tak? and too little childlike simplicity i za mało dziecinnej, dziecięcej prostoty another report of some early adventist worship i kolejny kolejny fragment The Holy Spirit fell upon us. E, Duch Święty e, spoczął na nas. And shouts of victory ascended, i okrzyki zwycięst up. zwycięstwa wzniosły się, while tears of joy flowed from many eyes. E, gdy łzy radości e, ciurkiem płynęły na płynęły z wielu e, z wielu oczu. Okay, James White, Eln White's husband, e, James White, says on one occasion mógł. that uh, she was speaking E, mówił, że ona w, w poczas jednego jednego razu myślę, mówiła. And the house was ringing with shouts of praise. I e, cały dom e, wypełnił się okrzykami chwały. Uh, somebody called Elias Goodwin told of a meeting. E, ktoś e... Elias Goodwin, his name is uh -huh. a gentleman, and he said that so, the loud praises of God ascended from everybody. Well, most people, if not everybody. In the house and continued way the midnight. Aha, i Elias Goodwin, taki człowiek, powiedział, że, y, y, powiedział o tym spotkaniu, że podczas niego taka totalna chwała zeszła i ona się jakby utrzymała w tym pomieszczeniu razem z, z tymi okrzykami, o których wcześniej była mowa, długo, długo, aż, y, aż, 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 aż po północy. And we read about the enthusiastic singing and the shouts of glory. Hallelujah. Praise God. Czytamy o o tych o tych krzykach, o tych o tym entuzjazmie takim autentycznym, który towarzyszył temu. It's a report of everybody getting up on their feet and praising God with a loud voice. Tak, w, jest jest zanotowane, że wszyscy wstają, wstają, stają na dwóch nogach, podnoszą ręce i krzyczą chwała Panu. And so the voice of weeping could not be told from the voice of shouting. I e, krzyk e,

z Rasha, w udział trzeci. Kiedy położono fundamenty, niektórzy ludzie, niektórzy ludzie krzyczeli z radości, bo było słyszane na wiele mil. I powiedziała: W życiu nie doświadczyłam takiego czasu. I to jest Ellen White. Ellen White również mówi: Religia jest made to żyć zbyt dużo w ciemnym kierunku. E, e, religia sprowadziła się do mieszkania w puszce, w takiej klatce. And uh, he said we, should, we should not hold back our peace. E, nie powinniśmy, jakby, wzdragać się przed tym, zamykać się. Ale powinniśmy poświęcać się, się Bogu y, głosem dziękczynnym. And make to him with our hearts and I składać mu dar w postaci melodii y, naszych serc i głosów. And there was an occasion when people were singing. I podczas ludzie śpiewali. And White stopped them. I Ellen White y, powiedziała stop. I powiedziała, said, you know, I've seen in vision, I've seen angels singing. widziałam When they sing, Kiedy oni they put their heart and soul into everything. swoje serce i całą swoją duszę. So zacznijmy the jeszcze raz Włóżcie w to więcej siebie. Ellen white, also talked about... Ellen white mówiła także o operze. The sound of opera is strange. Że dźwięk operowy jest. Jest dziwny po prostu. The strange sounds and the holding on the long notes. Dziwne dźwięki, które się utrzymują przez jakiś dłuższy czas. Now, do you notice whenever we're talking about Adventist Music, we never we never refer to this. <laughs> Zobacz, że kiedy rozmawiamy o muzyce adwentowej, nigdy tego nie wyszła pod uwagę żadnej opery. In fact, if I came up and sung a song in an operatic way, you would be probably up on your feet. A, gdybym zaczął tutaj <laughs> prezentować śpiew operowy, prawdopodobnie wstalibyście. Ale przez Ellen White zostało ono znane za dziwny dźwięk. To um, jest kolejny przykład. Whilst, uh, to get, mm, kiedy, kiedy rozpoczęła się... Kiedy rozpoczęła się... Before she went into vision. Aha, czyli przed tym jak e, rozpoczęła widzenie, rozpoczęło się widzenie, e, właśnie e, były takie okrzyki też aleluja i takie wielbienie z serca. James White said that the early Adventist singing e, James White mówił, że e, śpiewanie adventowe had a power in it miało w sobie moc, had, a, had a, it was very fervent, was very bardzo um, fervorów w sobie miało dużo ekspresji. And he said there was no other type of singing Which was the same as singing, the early I żadne śpiewanie nie było podobne do śpiewania adwentowego na początku. Ale to, co się działo później, było w poprzednim wykładzie przedstawione, więc nie będę z tego wracał. Kiedy ludzie zaczęli odchodzić? And started getting confused that zaczęli, being excited zaczęli zastanawiać się nad tym, czy być takim e, charyzmatycznym, was going to bring the Holy Spirit down e, przyprowadzi ducha świętego and make you holy i sprawi, że będziesz święty. It was known as the Holy Flesh Movement. E, to się nazywa Holy Flesh Movement. So to guard against that excess, um, she counselled to subdue.

There are two examples of the act of God parting the Red Sea. Jest pokazane wielbienie Boga po tym co uczynił rozdzielając wody, which is followed by celebration and a song of worship and a song of praise. I potem są oczywiście pieśni chwały, pieśni wielbienia, uwielbienia do Boga. But a few chapters later, ale kilka rozdziałów później, we see the the false worship of the golden calf. Widzimy z tego we also see it in Mount Carmel with Elijah. Y, widzimy górę Karmel. Musieli się prawda, bardzo podniecić te emocje sobie wzbudzić, nabuzować się na maksa, żeby zadawać sobie rany i tak dalej. And when God jak ten Bóg nie przychodzi, to się zaczęli się ciąć wręcz. So what we learn from this, Jecha z tego nauka, is that we find God first. And I shared experience of Czyli powinniśmy znaleźć najpierw Boga sami dla siebie w jego słowie. And I witness to, co przynosimy is as a result of what God has done. To jest rezultat tego co Bóg zmienił w naszym osobistym życiu. jeżeli zdecyduję, że chce być cichy i dużo poświęcać na kontemplację. To może być też forma manipulacji, tak? Thinking if you can get everything nice and silent, you can bring the spirit of God down. też może być odwrotnie, że jeżeli wszystko będzie taka metoda manipulacji, że jeżeli wszystko będzie cicho i spokojnie, to and, wtedy przyjdzie. It's, a, it's the same error as believing that you can bring God down by being tak, to jest ta, to sama, ta sama skrajność, kiedy myślimy, że poprzez hałas, emocje i wszystko możemy też Boga sprowadzić. God, Jego must, be, God sprowadzić. must be experienced first. Najpierw musimy doświadczyć Boga w sobie. Musi być w nas. Słowo uczy nas, że słowo musi być żywe w nas. Says, be filled with the Spirit. Musimy być napełnieni duchem. And can Wtedy możemy śpiewać te pieśni, je prawdziwie. A song of worship. To jest wtedy pieśń chwały. A song of prayer. To jest modlitwa. A song of confession. Wyznanie. Or a song of celebration albo with a świętowanie. Of With a shout of joy. Gdzie krzyczymy? Krzyczymy z radością. Or the whisper. Albo szept. Or the questioning, Lord, Albo Lord. I need you now. Zapytanie, co, co dalej? But it all comes first from Ale that zaczyna relationship się od jednego. Musimy być w połączeniu z Bogiem. I encourage us, this weekend, let's not seek arguments, let's seek the encounter with God. I nie patrzmy na na różnicę, na kontrowersję. Patrzmy na spotkanie z Bogiem. Let's leave as I will do, even as I'm presenting with a renewed de determination to serve God, to know God more. Wyjdźmy stąd z takim poczuciem, że chcemy odnowić nasze zrozumienie i naszą chęć służenia Bogu. So that we can give Him the praise, aby dać mu chwałę, that He actually deserves. Na jaką zasługuje? Amen. Amen.